No i mamy kolejne nasze spotkanie. Tym razem może troszeczkę luźniejszy temat, żeby dać troszeczkę odpoczynku naszym umysłom przy tym kombinowaniu z duszami, duchami i tak dalej. Ktoś napisał taki komentarz, czy mógłbym zrobić program o modzie. Otóż proszę bardzo, mogę zrobić komentarz o modzie, zwłaszcza że może nie znam się na modzie, absolutnie nie znam się na modzie. Nigdy mnie to nie pociągnęło jakoś w tym kierunku. Natomiast kończyłem studia ekonomiczne z kierunkiem końcowym marketing i zarządzanie. Jak większość bezrobotnych marketingowców zarządzających, to też jest jakaś moda, jak zauważacie. No wszyscy chcą zarządzać, tylko w pewnym momencie, jak będą wszyscy zarządzać i będą tymi marketingowcami, no to nie będzie kim zarządzać, bo wszyscy będą zarządzający. Taki absurdzik przyszedł mi do głowy. No, a później robią na budowie albo zmywają naczynia w Anglii, albo sprzątają mieszkania w Niemczech, albo robią mnóstwo innych. Co prawda praca nie hańbi, ale to nie tylko tak, bo ja znam historię taką mojego bliskiego, naprawdę bardzo bliskiego kolegi, którego stratę mam niepowetowaną, który będąc właśnie na takich pracach zrobił przeogromną karierę poprzez swoją błyskotliwość i znajomość chociażby oprogramowania. Może kiedyś wam opowiem, teraz nie chcę was zanudzać tym. Właściwie program czy nagranie, które robię, można by było od razu na początku podsumować i zakończyć 3-minutowym wywodem i minutą ciszy jako żałoby. Dlatego, że jeżeli ktokolwiek z nas pomyśli, po co jest moda i dojdzie do wniosku, że jest to aktywny marketing, no to odpowiedź na pytanie, po co jest, jest bardzo prosta. Jest po to, żeby ktoś zarobił na twojej skłonności do ulegania tym trendom. I to właściwie jest koniec wykładu. Tak w wielkim skrócie. Ale mimo to zobaczmy, jak to się przewijało. Otóż w marketingu oczywiście jeden z rodzajów rozprowadzania informacji o towarze, no to oczywiście reklama. I tutaj mamy parę rodzajów tych reklam. One są albo oficjalne, albo ukryte, takie kryptoreklamy, albo lokowanie produktu, albo reklama społeczna, albo aktywna reklama, na przykład tak jak w przypadku barów, czy też w ogóle takich przybytków rozkoszy, gdzie marketingowcy chodzą do innych barów i przy barze mówią, ale jest lepsze drinki są tam, a tam jest więcej ludzi, a tam jest więcej dziewczyn, bo tutaj ten efekt, no, raczej trudno się go pozbyć. Więc tutaj ten rodzaj marketingu można rozpatrywać na różne sposoby, ale głównym mimo to jest rozsyłanie informacji. Dopóki były to wczesne jakieś tam próby marketingowe, takie no już w zasadzie po postindustrialnym świecie, no to oczywiście prasa, radio, telewizja, przy czym kształtowanie preferencji społecznych
zawsze było nakierunkowane na to, żeby każdy z nas, czyli pod strzechy tak zwane, weszła tuba propagandowa. Ja to będę kiedyś omawiał na webinarze, który będzie omawiał, znaczy nie tam, który będzie omawiał, ale wpadłem w zasadzkę językową, w którym będę omawiał protokoły mędrców Syjonu. Tam jest bardzo wyraźnie napisane, że trzeba promować takie zachowania, takie wynalazki, te kierunki w nauce, które doprowadzą do tego, że nasz głos, czyli ich głos, dostanie się do naszych domów i on tam będzie zamontowany na stałe. No, prasa nie spełniła niestety tego warunku, bo należało ją kupić i przynieść do domu, ale już radio tak. No a wynalazek telewizji spowodował, że marzenie onych spełniło się w 100% i do tej pory się spełnia. I to nie jest tak, że internet wypiera telewizję. On wypiera w pewnym sensie dla nas. Dla mnie, dla was, moich słuchaczy, bo my jesteśmy świadomi tego, co się dzieje. Natomiast no, większość ludzi chce taniej rozrywki. I ona jakkolwiek tania w zakupie może nie jest, ale później w utrzymaniu w miarę tak, no to kino mamy w domu, włączamy i mamy ołtarzyk odpalony. Więc z tego ołtarzyka, czy chcemy, czy nie chcemy, pobieramy informacje. I co ciekawe, najlepiej zamontowana informacja w umysłach ludzi jest wtedy, kiedy ona idzie poniżej naszego świadomego odbioru. Czyli tu oczywiście odezwą się głosy, żeby skomentować wiadomości podprogowe. Tego jest mnóstwo w internecie, na YouTubie. Te wiadomości podprogowe sięgają od dzieci do dorosłych i tutaj właściwie nie mam nic do dodania. Wystarczy to oglądnąć, jak to wygląda, jak na przykład hymn Stanów Zjednoczonych, jakie zawiera treści podprogowe, albo te wiadomości w bajkach dla dzieci, co jest, no już chwytam poniżej pasa, ale do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie wynalazek telewizora i możliwości całodobowego praktycznie odbioru różnych programów, dosłownie programów, tak jak oni nazywają, tak to jest, bo to jest programowanie społeczeństwa. Zauważcie, jak wiele, chociażby w ostatnim czasie, kiedy zmieniła się, no tam się kurwa zmieniła, się nie zmieniła władza, no po prostu jest pewne przyspieszenie i wymagało to bardziej radykalnych kroków, więc PiS został odsunięty, bo był zbyt populistyczny i tam krzyczał, że Polska i tak dalej. Im tam na Polsce nie zależało, to są bujdy, to pewnie nie daliście się na to nabrać, ale trzeba było zradykalizowania sytuacji i przyspieszenia rozwoju, więc został wybrany jakiś tam następny w ogóle z menażerii. Mnie to bawi w ogóle ta gra, bo jak jest Donald Duck, Donald Trump, Donald Tusk i jeszcze do tego Kaczyński, to już mi się po prostu robi z tego restauracja chińska i pierś z kurczaka, i pierś z kaczki po prostu w sosie własnym. Nie wiem, czy to jest aż tak głupie, że mnie obraża, czy to jest aż tak głupie, że mnie testuje. Nie wiem tego. No ale znowu poszedłem w dygresję. Albo poszłem, bo miałem blisko. Więc w momencie wynalezienia takiego
takiej tuby propagandowej, która weszła już pod strzechy i jest niemal nieodzowna do życia, bo zauważcie jedną rzecz. Ludzie generalnie narzekają na to, że robi się biedniej. Ale jak się zepsuje telewizor, to biegną po raty i od razu telewizor mają w domu, a wypowiedź producenta telewizorów pod Wrocławiem, którą kiedyś cytowałem, teraz może już niedokładnie zacytuję, ale on przy otwarciu tej fabryki, że niby tam będą pracować Polacy i w ogóle hura, Bielany, wolna strefa ekonomiczna. Tych wolnych stref ekonomicznych to my potrzebujemy jak w dupie zęby. To jest furtka dla nich, nie dla nas. To nie tak działa. To jest temat na osobną audycję. W każdym razie ta jego wypowiedź była zadziwiająca, bo on powiedział, że gdyby Polacy nie kupowali telewizorów, to rozdawalibyśmy je za darmo. No to jaki interes jest w tym, żeby rozdawać co za darmo, co się bardzo wiąże z tym dzisiejszym naszym temacie o modzie? Ponieważ jeżeli ty coś dostajesz za darmo, to na pewno nie jest za darmo. I zawsze trzeba być w tym temacie uważnym. Czemu tak jest? Bo sterowanie musi być pod kontrolą. Jak się wyrwie spod kontroli, to będzie źle. A chodzi o przejęcie kontroli nad naszymi umysłami. I moda jako część marketingu również do tego służy. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób to się rozwijało, tak nawet niedaleko sięgając. Na przykład tytoń. Przecież Stany Zjednoczone były zasiane billboardami reklamującymi nowy styl życia. I większość dorosłego społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych po prostu paliła papierosy. To było normalne. Wręcz nawet tworzyło pewien wizerunek takiego człowieka pewnego siebie, takiego, który ma co zrobić z rękami, który wydmuchuje sobie dym do góry, patrząc na wszystkich z poczuciem wyższości. Te meloniki, te cylindry, te kubraczki, te smokingi i tak dalej, to wszystko w tym kierunku szło. I to nie jest jakieś, że wtedy tak można było, a teraz nie można, a teraz jest to wszystko B. To nie zupełnie tak. To nie przestało być aktualne, ponieważ jak spojrzycie na zachowania, no nie zachowania, na procesy marketingowe wielkich korporacji tytoniowych, na przykład w Afryce. No bo już reszty nie trzeba. Stany, Australia, Europa, Nowa Zelandia, Azja, tym już są zarażone i tu już nie trzeba o to dbać. Teraz trzeba dbać o to, żeby ciągnąć z tego pieniądze. Czyli przyszedł etap, w którym tego rodzaju używka, jakkolwiek szkodliwa, z tym nie ma jakby wątpliwości tutaj żadnych nie, chyba nikt nie ma, ciągnie coraz więcej pieniędzy od tych ludzi, tak? Teraz w Polsce szykuje się jakaś wielka akcyza, podwyższenie tej akcyzy. Nie wiem, ile będą kosztować fajki, ale prawdopodobnie będą kosztować tyle, że ci, którzy nie mogą się bez tego obyć, będą oszczędzać na innych rzeczach. Na jakich? Ja nie wiem. Prąd? Woda? Na higienie? A może na jedzeniu? Ale pójdą w tym kierunku. I na co chciałbym zwrócić uwagę? Na to, w jaki sposób korporacje tytoniowe zarażają tym Afrykę, która tytoniu właściwie nie uprawia. Tu nie ma jakichś takich większych tendencji do tego.
jak popatrzymy na, chociażby na Maroko, gdzie główny przepęd tytoniowy się odbywa. On się nie odbywa dlatego, żeby jakieś mafie pozafiskalne zdobywały pieniądze. On się odbywa po to, żeby przyzwyczaić młodzież, głównie młodzież, do tego, żeby wpadły w te nałogi. A w Afryce jest dużo ludzi, więc strata na Europie, że tam będą zakazy gdzieś w Anglii do któregoś tam roku, że nie będzie można palić papierosów albo będą przepotwornie drogie, nie martwią wcale tych korporacji. One sobie dadzą radę, bo one mają już nowy rynek zbytu i tutaj doskonale sobie dadzą radę. Wiedzą, jak to się robi. Mają setki już lat doświadczeń na ten temat, więc zastosują ten sam pomysł, taki sam jak dilerzy w szkołach. No, weź działkę za darmo, zobacz, jak jest i zapytaj następnym razem. No i taki ktoś, kto jest zadowolony z tripu, który przeżywa, no chciałby ten trip przeżyć jeszcze raz, ale oczywiście, że nikt mu nie powie, że no to wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem, że się do tego przyzwyczaisz, a później odzwyczajenie się od tego będzie dość trudne. Więc tutaj na tym polu robi się tym sposobem. I to można oczywiście rozciągnąć na wszelkie używki, pójść dalej w takie bardziej twarde, alkohol na przykład. No kto nie chciałby być cool? Czemu? Bo to też jest tryb mody, modowy. Nie lubię odmiany tego słowa, ale tak się robi, więc sobie pożartuję troszeczkę. No ten alkohol był promowany przez setki lat. Trzeba być cool. Oprócz tego, że dawał oczywiście pewne ukojenie, znaczy nadal daje, no ale właściwie popatrzmy na zachowania chociażby mojego pokolenia, tak, które wydawało dziesięciokrotną sumę pieniędzy na alkohol jakiś markowy, zagraniczny, reklamowany, tylko dlatego, żeby być akceptowany społecznie i żeby to było takie szpanerskie i żeby dokonać jakiejś autopromocji. I to jest właściwie najmniejszy problem, bo później weszły oczywiście różnego rodzaju narkotyki. I tymi narkotykami, w tym pojęciu narkotycznym, musielibyśmy te granice nieco rozszerzyć, bo to nie tylko te, które są stosowane, czy były przez młodzież w celu złagodzenia skutków życia, o tak bym to nazwał, ładnie co? Natomiast one się rozszerzyły w postaci leków zwłaszcza psychiatrycznych i tutaj reklama i moda no nie odpuszcza, bo jakże miałaby odpuścić, żeby być cool, żeby być cały czas na topie? No więc bierz magnez, kupuj suplementy diety, które są i tak nic nie warte. Ach, ciśnie mi się ostrzejsze słowo. Nawet w alternatywie są tacy ludzie, którzy handlują takimi suplementami diety, które po badaniu akurat, i to kilku badaniach niezależnych, okazało się, że deklarowane wartości nie ma tam ich po prostu, no. Ale miliony na koncie są. Więc wystarczy wystąpić na kilkunastu jakichś tam zlotach wolnych ludzi i to będzie skutkowało czymś. To też jest marketing i to też jest moda. Następna moda, na którą musimy uważać. Ona może nie jest szkodliwa, tylko ona jest bardzo dobrze zakamuflowana. To jest moda na zdrowe życie, na zdrową żywność.
bo okazuje się, że ta moda na zdrową żywność, to ona wcale nie jest zdrowa, ponieważ tej zdrowej żywności nie ma skąd wziąć, po pierwsze. Po drugie, ta zdrowa żywność jest reklamowana również i w sieciach korporacyjnych i można znaleźć alejki w supermarketach, gdzie jest napisane zdrowa żywność. No to albo naturalna żywność, albo naturalne produkty, prawda? I tak, w takim sklepie jest jedna, dwie alejki taka podpisane. Trzeba patrzeć do góry, bo zazwyczaj to na górze jest powieszony taki banerek. No ale to w takim układzie, jeżeli chcielibyśmy być konsekwentni i wymagać tej konsekwencji od tych korporacji, to nad innymi alejkami powinna być powieszone banerki z napisem niezdrowa żywność, a może czasami nawet trująca żywność. Przy czym absurd, a właściwie aberracja, trująca żywność powinien was rozbawić. Mnie bawi, ale jak to widzę, taką uczciwość korporacyjną oczami wyobraźni, no to mi się robi po prostu uśmiech na twarzy. Czyż to nie byłoby uczciwe? Ciekawe, jaki poziom sprzedaży byłby wtedy z danych alejek, z danych działów. No dobrze, ale pójdźmy dalej. Prawdopodobnie mój słuchacz, proponując rozwinięcie tematu mody, myślał o modzie. Ja nie wiem, co myślał, ale tak to odebrałem. O modzie takiej, że ktoś się ubiera albo nosi jakieś produkty, wytwory innych, jakiś projektantów i tym podobne. Do tego dojdziemy. Ale popatrzmy, w jaki sposób to się wszystko rozwijało. Bo przecież to nie jest tylko to, co żeśmy omówili, a popatrzmy na przykład farmaceutykę, na leki. Polska jest jednym z przodujących krajów, jeżeli chodzi o sprzedaż leków. Sprzedaż suplementów również. Tu się sprzedaje właściwie wszystko. Oczywiście do granicy do granicy opłacalności, no bo emeryt na przykład, który wydaje połowę na czynsz, a drugą na leki, no to ma dylemat z tym. Ale tu jest wszędzie ta promocja. Zamiast tej prawdziwej, zdrowej żywności, o którą nam chodzi, my musimy w tej chwili biegać do apteki po suplementy, które nie są objęte prawem, które nakazuje ich badanie i zawartość deklaracji z ulotki ze stanem rzeczywistym, bo takie prawo w Polsce niestety funkcjonuje. Więc my mamy to zaufanie, że jeżeli jakiś producent to ładnie opakował i nazwał to, że to jest jakiś tam trójbułczan z schabu albo dwumasłan glutenu, że to będzie dobre dla nas, bo my w tym momencie będziemy jakoś specjalnie zdrowi i nasze komórki zaczną nagle świetliście się rozświetlać. No nie. Przepraszam was. Nie ma takiego prawa, nie ma takiego wymogu. Jest tylko wymóg co do leków. No to akurat dobrze. Natomiast w przypadku suplementacji opisy na tych pudełkach niekoniecznie muszą się zgadzać z zawartością. No ale że to jest na przykład trójcytrynian pomarańczy, no to dzieci chętnie piją takie rozpuszczalne tabletki z aspartamem, słodzone aspartamem, no koniecznie, bo jest to
tłumik mózgu i wtedy efekt końcowy jest taki, że to tłumienie mózgu rzeczywiście następuje. Przypomnę wam, że piloci na przykład nie mają pozwolenia, a zabronione jest im picie jakichkolwiek napojów typu zero cukru, słodzonych aspartamem. Można tam przytaczać jakieś badania naukowe, że do pewnego momentu, do pewnego stężenia on jest nieszkodliwy. Nie no, to jest tak samo jak z anegdotą o zajączku, który podjechał na stację i zapytał, ile kosztuje kropelka benzyny. Obsługujący mu mówi, nie no, kropelka to nic, nie kosztuje. To proszę mi nakapać do pełna. Więc musimy unikać tej substancji. Oczywiście fluorek sodu, czyli to, co my nazywamy potocznie fluorem w paście do zębów, fluoryzowaniem zębów przez stomatologów, zwłaszcza w szkołach i tak dalej. No musimy pamiętać o tym, że fluorek sodu jest głównym składnikiem trutki na gryzonie. I że jakieś tam stężenie nie szkodzi. No dobra, no nie daje efektu śmiertelnego, może w ten sposób. Ale zostało odkryte już bardzo dawno. Na Wikipedii mówią jakieś bzdury. Fluorek sodu był używany za czasów łagrów radzieckich, więc nie jest to jakiś nowy wynalazek. Żadne lata 50., tylko zdecydowanie wcześniej ktoś na to wpadł. A że jest produktem odpadowym po produkcji nawozów rolniczych, a dokładnie superfosfatu, no to trzeba było go jakoś tam utylizować. Więc ktoś wpadł na pomysł, żeby zamiast utylizacji dokonać sprzedaży wtórnej, produktu wtórnego, czyli odpadowego. No i tak to się znalazło w pastach do zębów i w innych substancjach, które nie wymagały już utylizacji, tylko dobrego marketingu. No więc ten dobry marketing nastąpił, no i oczywiście wszystkie nie, bo jeszcze na przykład indyjskie pasty nie dopuszczają tego. Można kupić jeszcze pastę bez fluorku sodu. Tam jeszcze jest fluorek wapnia możliwy do zastosowania. No wszędzie, gdzie ten fluor będzie występował w związku, no jest dla nas zagrożeniem i powinniśmy z niego zrezygnować. A wpływ i a zwłaszcza odszkodowania, które firmy produkujące materiały stomatologiczne, w tym także pastę do zębów, zapłaciły za milczenie ludziom, którym zniszczyły te substancje życie, są utrzymywane oczywiście w tajemnicy, a ludzie, żeby te odszkodowania dostać, podpisują oczywiście lojalkę, żeby o tym nie mówić. To jest warunek podstawowy. Więc czysta łapówka w świetle prawa. Nowoczesny marketing poszedł w kierunku, który wymknął się spod kontroli. Otóż kiedyś było to na tyle uczciwe, że ktoś produkował coś. Miał jakiś produkt i chciał go sprzedać, więc ogłaszał, że go ma i że on się do tego nadaje albo do tego. Natomiast to nie gwarantowało dużych dochodów dla nowoczesnych korporacji. W związku z tym marketingowcy wpadli na pomysł, że to nie jest właściwy sposób, że istnieje pewien taki tort. Możecie sobie rozwinąć na przykład obrazek wykresu tortowego w marketingu, udziału na przykład w rynku. No to jak to koło tego tortu mówi nam o tym, że są pewne ograniczenia. Owszem, wchodzi jakaś firma, wypiera,
wypiera inną albo zajmuje większą powierzchnię tego tortu, tego ciasteczka wykrojonego do środka, tak jak kroimy tort. No ale to nie jest ważne, kto kogo wypiera. Chodzi o to, że istnieje stuprocentowa którą charakteryzuje ten wykres tortowy, chłonność rynku. Jej się nie da pokonać. No po prostu jak ktoś kupi sobie ołówek albo dwa, no to będzie go zużywał przez miesiąc albo pół roku, w zależności od intensywności, i on więcej nie kupi, bo on nie potrzebuje więcej. W związku z tym marketingowcy, analizując te systemy chłonności rynku, wymyślili, że to nie jest sposób, że nie należy walczyć rynkowo, albo należy mniej walczyć rynkowo, a bardziej zwrócić uwagę na to, żeby tworzyć pewne potrzeby. No i teraz dochodzimy do sedna właściwie mojego wywodu. Nie jest sztuką sprzedanie czegoś, co ludzie potrzebują. Sztuką jest zrobienie takiego manewru marketingowego, żeby oni zechcieli coś kupić, czego do tej pory nie, w ogóle nie potrzebowali, albo w ogóle nie mieli pojęcia, że taka potrzeba istnieje. I tak powstało zapotrzebowanie na przykład na leki różnego rodzaju. To jest bardzo ładny przykład. Cholesterol na przykład. No wszyscy, a jak nie wiemy wszyscy, jak nie wiecie, to dowiedzcie się, jak zostały unormowane poziomy cholesterolu, które są dopuszczalne lub niedopuszczalne dla naszego zdrowia, i jak za kulisami paru pseudo właściwie lekarzy, należałoby powiedzieć, ustalili, to dobra, to ustalmy to na taki poziom, to będzie dobrze, bo i tak wszyscy go przekroczą, to będą się sprzedawać te leki. Albo inny przykład. Od tysięcy lat, a właściwie od początku cywilizacji, ludzie po prostu pierdzą. No. Odkładają się gazy, są wydalane gazy i to jest naturalne zachowanie naszego organizmu. Nie, no w pewnym momencie stwierdzono, że to nie jest naturalne zachowanie naszego organizmu i należałoby je regulować, a wręcz powstrzymać. Więc pojawiły się leki na pierdzenie, no, na jakieś zdęcie i tak dalej. Ja rozumiem, że jak się idzie na imprezę i rozmawia się z potencjalnym partnerem, którego chce się zdobyć, to tego rodzaju zachowania mogą być wykluczające. I tutaj okej, można by było to zrobić, no ale to nie jest żadna choroba. Więc to poszło po prostu w złym kierunku. Big Pharma po prostu poszła w nasze potrzeby tak, żeby je obudzić, a przede wszystkim, i tu muszę wam powiedzieć, może nie jakąś wielką tajemnicę, ale na studiach ekonomicznych, marketingowych zwłaszcza, naucza się podziału reklamy, która jest jednym z narzędziem, w tym także moda oczywiście, która mówi o tym, że ponad 80% reklam jest natury straszącej. Czyli chodzi o zasianie strachu. I te oczywiście są najbardziej skuteczne w związku z tym. Cała reszta, te 20%, jest różnie podzielona, tam rozdrobniona. No nikt nie pokona kabaretu Mumio, moim zdaniem, bo to jest bardzo rzadka reklama, w której zainteresowanie jest przekierowane po prostu na humor i na rozwiązania zaskakujące, no bo humor generalnie jest zaskakujący. Więc, ale nawet jeżeli by wydzielić 10-15% reklamy, która jest zachęcająca, to ona i tak będzie mniej skuteczna niż ta, która straszy. Więc za każdym razem
każda korporacja będzie sięgać po reklamę straszącą. Co oczywiście mieliśmy w przypadku plandemii, bardzo czytelny i na dużą skalę wyraźny przykład. No musisz, nie przebadaliśmy tego, właściwie nie wiemy, co to jest, nie wiemy, jak to działa, nie wiemy, jakie będą skutki uboczne, ale musisz podpisać zgodę na to, no bo to jest obowiązkowe, ale i tak zgodę musisz podpisać, tak? No i 80% społeczeństwa, ale nie w Polsce, tak ogólnie podają, że gdzieś tam w tak zwanym świecie cywilizowanym 80% społeczeństwa poszło w tym kierunku i przyjęło preparat, o którym w ogóle nikt nie miał pojęcia, łącznie z producentem. Chociaż tu mam wątpliwości, uważam, że oni to pojęcie mieli. I jeśli by to dało się udowodnić, to znaczy, że jest to ludobójstwo. I chyba nie potrzebuję dopowiadać niczego więcej. Dobra, wejdźmy teraz może w tą modę proponowaną przez mojego słuchacza. Przepraszam, nie wynotowałem sobie twojego niku. Miałem jakiś problem z internetem, więc nie mogłem go odczytać, ale zapamiętałem po prostu twój komentarz. Czy nie dziwi was to, że ci ludzie, którzy zajmują się modą i proponują nam ubieranie się, noszenie torebek, butów, czegokolwiek tam jeszcze innego, od zawsze, od kiedy pamiętam, zachowują się w sposób dziwny. Ta dziwność jest dla mnie niepojęta, dlatego że ona absolutnie odbiega od tego, co jest wygodne, co mieści się w kategorii naszej estetyki, no i dostępności finansowej. No jeżeli jakiś projektant projektuje torebkę, która jest wzorowana na saszetce Milicji Obywatelskiej z czasów PRL-u i żąda za to jakichś niebotycznych sum, no to dla mnie to jest co najmniej zastanawiające. Pomijam fakt tego, jak oni się zachowują, w jaki sposób promują przy okazji. Ja kiedyś wspominałem o tych promocjach LGBT, różnych zachowań homoseksualnych, transwestytów, czego tam jeszcze można wymyślać, bo nie nadążam, bo to w takim tempie przybywa, że trudno mi jest to wymienić i ogarnąć. I właściwie nawet nie chcę tego ogarniać, bo ja się trzymam jednak tradycyjnych danych genetycznych, dopóki one nie przyjdą, że istnieje genetycznie więcej płci, to dla mnie tamta wiedza, którą zdobyłem w szkole, będzie obowiązująca. Ale zwróćcie uwagę, że ci ludzie są aż tacy wrażliwi, że pokazują to i to jest również część promocji oraz efekt zderzenia kulturowego. Pokazują coś, co jest całkowicie dla normalnego człowieka nie do przyjęcia, bo ja widziałem różne urywki z takich pokazów mody. No, zrobiło rzeczywiście na mnie wrażenie owijanie w folię modelki. Akurat modelki, częściej są modelki niż modele. Z naturalnych względów, to tam pobudza zmysły. I to nie tylko u panów, ale również i u pań. Tak? Jak możesz wyglądać i jak będziesz atrakcyjna. No więc zawinięcie się w folię stretch lub folię do pieczenia może by było lepiej. No. I coś by sugerowało. Zaskoczyło mnie, ale zastanawiałem się, jaki jest cel tego wszystkiego. Teraz te trendy idą w kierunku całkowitego odczłowieczenia
utraty tożsamości, w tym także utraty tożsamości seksualnej. I jak popatrzycie na to, chociaż nie polecam, bo jest to obrzydliwe, no to jest to, ja to odczuwam, ja to odbieram jako ewidentne okno Overtona, które omawiałem kilkakrotnie już. Trzeba wrzucić pewien wzorzec, który jest proponowany przez autorytet, chociaż tutaj stawiam naprawdę cudzysłów bardzo wyraźny, no bo jakiś tam, powiedzmy, no jak to, jak tam oni się nazywają, jakiś Gucio, tak, Guci, no diabeł ubiera się u Prady oczywiście, albo coś, co dla mnie jest w tłumaczeniu na polski w ogóle dziwne, bo Dolce Kabana to dla mnie brzmi jak pieniądze samca świni, knura. Nawet te nazwiska są jakoś dobrane tak, że powodują u mnie taki odruch wiadomy, tak? I to, w jaki sposób się prezentują, i to, w jaki sposób... chciałbym powiedzieć, pracują, ale ja nie patrzę na to jak na pracę, ponieważ oni promują erę tandety. Ta era tandety już dawno wchodzi, wkrada się w nasze życie w postaci plastików, kubków, papierowych opakowań kartonowych, McDonalda, KFC. Wszędzie jest tandeta. To wszystko jest słabe, szybkie, bez celebracji. No i podobnie jest w tych trendach w modzie. Wciskają nam w oczy, mówiąc nam, że to jest estetyczne, podczas kiedy nasze ciała, umysły i serca mówią od razu nie. To nie ma nic wspólnego z estetyką. Chodzi o to, żeby zdegradować społeczeństwo, żeby zarządzać nimi poprzez zarządzanie umysłami i zdegradować umysł. Żeby modne było to. Żeby modna była tandeta. Żeby utrudnić ruch w tych w ogóle ubraniach. Żeby nie można było rozpoznać mężczyzny i kobiety. To wszystko idzie w kierunku zarządzania umysłami. Absolutnie co do tego jestem pewien. A ponieważ ta moda sięga dużo dalej niż się spodziewamy, bo ona już się wkrada do naszych dzieci, do szkół, chociażby moda na to, żeby być... Nie wiem, czy ja się dobrze na tym znam. Niebinarnym, albo że jestem L, albo G, albo GT+, albo turbo doładowany, albo niedookreślony. W momencie, kiedy człowiek traci tożsamość i nie wie, kim jest, zwróćcie uwagę na trzon tej informacji, na rdzeń tego wszystkiego. My rozmawiamy ze sobą, ja do was mówię, po to, żebyście mogli wejść na drogę poznania, kim jesteście. Cała reszta wydarzeń idzie w kierunku, nie wiesz, kim jesteś. Możesz sobie wybrać, kim jesteś. To może możesz wybrać, czy jesteś jaszczurką, czy może kanarkiem. A przypomnę, że jak się ktoś kanarkiem... Dobra, nie będę tego cytował. Już miałem wiele komentarzy, że za dużo przeklinam, więc może odpuszczę. Totalnym nieporozumieniem również jest moda bycia eko. No ale co to znaczy być eko? To znaczy, że ja muszę być eko, bo co? Bo ja nie jestem ekologiczny? Bo co? Dlaczego ja nie jestem ekologiczny?
Urodziłem się w naturalny sposób, prawdopodobnie z naturalnego poczęcia. Czego mi brakuje? Czemu ja mam ulegać jakimś modom na to, żebym był eko? Kompletnie tego nie rozumiem. A już całkowicie rozbawiło mnie, jadąc z Wrocławia w kierunku Trzebnicy, po lewej stronie, mijając, nie pamiętam już w tej chwili, jak ta wioska się nazywa, i tam jest taki duży zakład, który sprzedaje deski, kantówki, jakieś tam produkty. I w nazwie tego zakładu jest zawarte słowo ekodrewno. No kurwa, czy może być nie ekodrewno? To są wszystko tak jak moda na euro, tak? Wchodziliśmy do strefy, niestety, tej europejskiej, co uważam za duży błąd i uważam, że powinniśmy z niej wyjść, ale nie znam na to sposobu. Może trzeba by było zapytać Anglików. No ale wszystko było euro, no każde przedsiębiorstwo, każde to nie, ale dużo przedsiębiorstw reklamowało się jako euro i musiało mieć adres EU, tak, z tą sygnaturą, żeby być modnym. No więc produkcja ekodrewna naprawdę mnie zaskoczyła. Chciałbym poznać może inne zakłady, które produkują nie ekodrewno. Jakieś takie antyeko. To wszystko prowadzi do tego, że jeżeli my widzimy jakiekolwiek trendy mody lub reklamy, bo to jest tylko zmiana narzędzi, to możemy być pewni tego, że jest to naciąganie nas albo na kasę, albo na zmianę tożsamości lub w ogóle odmurzenie. Już nie wspomnę o tym, że sytuacja idzie dużo za daleko, no bo teraz jest problem z samochodami. No te, które spalają paliwa kopalne, są B. Dobrze. Te, które są elektryczne, no moda nie wyszła na elektryczne i wszyscy się ich pozbywają, łącznie z Niemcami, którzy chcą nam ten złom tutaj wpierdolić, żebyśmy zajmowali się rozbiórką baterii i utylizacją tego litru. No ale można wymyśleć oczywiście lżejszą wersję. Dopłata do rowerów elektrycznych. Oczywiście, że tak. Zrezygnujmy z tego, zrezygnujmy z tamtego. Po co nam samochód, cztery kółka? Potrzebne nam są rowery elektryczne, które i tak się zjebią po 2 latach i to jestem tego pewien i nie będzie co z tym zrobić, a przepisy nie pozwolą na ich złomowanie, więc trzeba będzie po prostu zapłacić pieniądze za to, żeby albo ukryć taki zakup i tą utylizację. A idzie w kierunku dalszym. Zwróćmy uwagę, co będzie w najbliższej modzie. Nie, że ubieramy się w stretch, owijamy się w folię aluminiową i nosimy kartonowe pudełka na głowie. Albo torebki damskie, które przypominają aktówki, bez estetyki, tyle tylko, że tam jest napis przyklejony, przyspawany, nie wiadomo jakim sposobem, ale za to się płaci. Nie twierdzę, że materiały lub jakość wykonania jest tutaj zła. Być może jest dobra, bo ktoś się ze mną pokłóci, ale ja mam taką torebkę. Okej, dobra. Tylko zastanów się, czy to jest warte tego. Idąc w przyszłość, bo będziemy powolutku kończyć, następną modą, która nas czeka i już jest przyszykowana, to jest moda na nieśmiertelność. Moda na zarządzanie swoim życiem poprzez elektronikę. Smart dom, smart samochód, smart city, smart świat. Ale nie możesz tego osiągnąć, jeśli nie dostaniesz chipa do głowy, w którym
będzie zawarte wszystko. Obietnica nieśmiertelności jest tak stara, jak nasza cywilizacja. I dajemy się na to nabrać głównie z tego powodu, że po pierwsze daliśmy się nabrać na to, że jesteśmy śmiertelni. Więc pierwszym posunięciem w tych szachach było to, żeby przekonać nas, że jesteśmy śmiertelni. Oddzielić nas od najważniejszej wiadomości. To my tworzymy ten świat. To my jesteśmy nieśmiertelni. Daliśmy się wystraszyć. Jak już jesteśmy w tym strachu i jak nam się pokazuje w telewizji różne rodzaje śmierci i biedne dzieci, które zbierają na operacje jakieś tam za pomocą fundacji, która jedynie 20% ma obowiązek według prawa, jak dobrze pamiętam, przekazywać na cele, które deklaruje, a 80 ma prawo na funkcjonowanie danej organizacji, fundacji. Sam mam fundację, więc wiem, jak to mniej więcej działa. To, no to jak? To jak my to odbieramy? Jesteśmy śmiertelni. Boimy się śmierci. Boimy się chorób. Boimy się wirusów, pandemii różnego rodzaju, wojny, meteorytów i innych rzeczy, co utwierdza nas w tym, a pragnienie nieśmiertelności dalej pozostaje. Więc już za chwilę, za moment będzie bardzo cool i bardzo w modzie, żeby być nieśmiertelnym. I to zostanie nam zaproponowane. Jeszcze chwila. Musimy poczekać na parę przedstawień, może kosmitów, może różnych wyświetleń blue beam holograficznych, które nas do tego przekonają, a później przyjdzie to. Więc ostrzegam jeszcze raz na zakończenie. Jeżeli coś jest modne, uciekaj od tego. Tak samo, jeżeli polityk ci mówi, że coś będzie, to znaczy, że tego nie będzie. Albo jeżeli polityk coś ci obiecuje, to na pewno ci tego nie da. Jak długo będziemy się na ten schemat nabierać? Powiedzcie mi, kochani, jak długo? Nasz świat w tej chwili jest na odwrót, do góry nogami. Więc wszystko, co słyszymy z marketingu, reklamy, mody, od polityków, od wojskowych zwłaszcza, to znaczy, że to jest nieprawda. Musimy szukać czegoś, co jest przeciwne do tego. I z tą myślą was pozostawię w tej chwili. Pomyślcie nad tym. Czy to wam się klei? Do usłyszenia za